rozmowy online. Jacek Leszczyński, witam serdecznie. Moim dzisiejszym gościem jest pan Mariusz Musiał, dyrektor zarządzający polskiego oddziału koncernu Alpla, globalnego dostawcy opakowań z tworzyw sztucznych. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Panie dyrektorze, firma Alpla zajmuje się produkcją opakowań już od ponad 60 lat, a pierwszą dwuelementową butelkę z PET-u firma opracowała w 1985 bodajże. Natomiast obecnie stworzyliście innowacyjną butelkę zwrotną z PET-u, która pozwala na jej wykorzystywanie w systemie butelek wielokrotnego użytku. Czy może pan przybliżyć ten projekt? Tak, oczywiście. Butelka zwrotna z tworzywa sztucznego PET to w sumie nic nowego, bo takie butelki funkcjonują już od pewnego czasu na rynku. Natomiast to, co jest innowacyjne, co jest nowością, to, co pracowaliśmy wspólnie z firmą KHS, to waga tej butelki, ponieważ jest ona o 10 gram lżejsza od tradycyjnych butelek PET zwrotnych występujących dzisiaj na rynku. Dodatkowo to, co jest niezwykle istotne, to również to, że do tej butelki można dodać materiał z recyklatu RPET do 30%. Kolejna bardzo ważna rzecz to taka, że tą butelkę w systemie mycia możemy używać minimum 15 do 30 razy. No i oczywiście tak jak każda butelka PET po użyciu możemy poddać ją recyklingowi i nadać jej kolejne życie. To, co jest, myślę, że też istotne w tym projekcie, jest to, że po raz kolejny pokazujemy, że również butelka wykonana z tworzywa sztucznego może być butelką zwrotną i zwrotność nie jest zarezerwowana tylko dla opakowań szklanych, a to, co jest niezwykle istotne, to również to, że ta butelka ma zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko niż alternatywne opakowanie szklane zwrotne. Panie dyrektorze, butelka zwrotna to jedno, ale do tej butelki potrzebujemy również w pełni opracowanego systemu kaucyjnego i w Polsce od 2018 roku Ministerstwo Środowiska wskazuje pewne możliwe scenariusze wprowadzenia takich systemów. Ta propozycja miała zostać przedstawiona w czerwcu 2020 roku, no ale powiedzmy sobie szczerze, nie wygląda to w tej chwili tak, abyśmy mogli dogonić Europę, no tą Europę Zachodnią, gdzie tak naprawdę te systemy istnieją już długo. Ostatnia propozycja w zakresie systemu depozytowego, bo to dla butelek PET byłby system depozytowy, pojawiła się bodajże rok temu we wrześniu, równolegle z propozycją w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Z tego, co wiemy, właśnie w najbliższym czasie Ministerstwo Klimatu ma zaprezentować nową koncepcję na rozszerzoną odpowiedzialność producentów. Pewnie równolegle do tej propozycji pojawi się również propozycja w zakresie systemu depozytowego. Dla nas, jako dla firmy, która produkuje opakowania z tworzyw sztucznych, ale również która produkuje recyklat w Polsce RPET, który produkowany jest z butelek zbieranych z rynku, RPET, który nadaje się do kontaktu z żywnością, niezwykle istotny jest dostęp do odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości butelek, z których właśnie później możemy wyprodukować RPET. Dzisiaj w Polsce poziom zbiórki szacuje się na zbiórki butelek PET na około 50%. I w świetle dyrektywy Single Use Plastic, która nakłada na nas obowiązek takiej zbiórki, selektywnej zbiórki butelek PET na poziomie 77% już w roku 2025, wydaje się, że ten poziom jest dzisiaj niski i osiągnięcie tego poziomu 77% wydaje się mało prawdopodobne bez systemu depozytowego. Szczególnie, że 4 lata później musimy zbierać 90% butelek z rynku. Dla nas tak naprawdę najważniejsze jest, tak jak powiedziałem, dostęp do odpowiedniej ilości jakości butelek. Jak ten system będzie zorganizowany, to nie powiem, że to jest sprawa drugorzędna, natomiast jest wiele różnych modeli, propozycji, rozwiązań, które funkcjonują w Europie. Także kluczowe jest to, jeżeli mielibyśmy prowadzić system depozytowy,
wybrać takie rozwiązanie, które zabezpieczy recyklerów butelkę PET, ale również te firmy, które będą miały obowiązek posiadania zawartości recyklatu w butelkach, żeby ten system też zabezpieczył ich dostęp do tego recyklatu. Panie dyrektorze, wróćmy jeszcze do waszego projektu. W ostatnich latach, no już jakiś czas temu, bardzo popularna stała się metoda LCA, to jest metoda oceny cyklu życia, której celem jest badanie potencjalnych zagrożeń środowiska. No i co się okazuje? Badania naukowe wykazują, że butelki PET pozostawiają zdecydowanie mniejszy ślad ekologiczny niż butelki szklane. Narzekamy na plastik, a okazuje się, że zarówno emisja dwutlenku węgla, zużycie wody, energii, czy też paliw w transporcie, no są zdecydowanie niższe właśnie jeśli chodzi o butelki PET. No tak, zgadza się. My 2 lata temu bodajże zleciliśmy niezależnemu instytutowi przeprowadzenie analizy wpływu opakowań, które my produkujemy, na środowisko versus alternatywne rozwiązania. Badaliśmy różnego rodzaju opakowania, jak opakowania HDP, PET, czy też opakowania szklane, kartonowe dla różnego rodzaju produktów, jak wody mineralne, napoje, soki, mleko, czy też chemia gospodarcza. Wyniki były takie, że dla różnych produktów różne opakowania właśnie miały różny wpływ na środowisko. W większości dla nas jako producentów opakowań z tworzyw sztucznych to było pozytywne, bo w większości ten wpływ na środowisko opakowań z tworzyw sztucznych był mniejszy niż alternatywnych rozwiązań. Oczywiście nie wszędzie, bo dla przykładu w zakresie piwa najlepszym rozwiązaniem jest butelka szklana zwrotna, ale dla przykładu w zakresie wody mineralnej, butelki PET, która jest w tym momencie pod dużym, że tak powiem, naciskiem społecznym, butelka PET jednorazowa ma zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko niż jednorazowa butelka szklana, jeżeli chodzi o takie parametry jak emisja dwutlenku węgla, zużycie wody czy też zużycie energii. Ale co ciekawe, ta jednorazowa butelka PET ma porównywalny wpływ na środowisko jak butelka szklana zwrotna, jednolitrowa, bo cały czas się odnoszę do butelki jednolitrowej. Dodanie recyklatu do butelki PET powoduje, że ten wpływ na środowisko butelki PET jest mniejszy. No, a zdecydowanym liderem tutaj jest butelka PET zwrotna, która ma właśnie dużo mniejszy wpływ na środowisko niż butelka szklana. Właśnie w konsekwencji tego typu badań Unia Europejska postanowiła zmienić swoją filozofię i porzucić gospodarkę linearną na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, w której jak najdłużej będą wykorzystywane surowce. Oczywiście jest to pewnego rodzaju wyzwanie dla przemysłu, który działał no jakby w tych realiach poprzedniej gospodarki. Co musi zrobić branża opakowań z tworzyw sztucznych, aby skutecznie wpisać się w ten nowy model? Bardzo ważnym elementem gospodarki w obiegu zamkniętym jest recykling. Alpla już w Polsce od 2013 roku mamy zakład, który produkuje ePET do kontaktu z żywnością. W tym roku zwiększyliśmy moce produkcyjne w tym zakładzie do 30 tysięcy ton recyklatu rocznie. Recykling to jest bardzo ważny element gospodarki w obiegu zamkniętym, jak powiedziałem, bo dzięki niemu jesteśmy w stanie zużywać mniej surowców pierwotnych, czyli bardziej dbać o środowisko. To, aby recykling był efektywny, konieczny jest odpowiedni system zbiórki tych opakowań z rynku, o czym już mówiłem wcześniej, gdzie w Polsce, no, ale jak w wielu innych krajach też jest wiele do zrobienia. Natomiast bardzo dużym też elementem, który będzie miał wpływ na recykling, jest projektowanie opakowań, tak aby te opakowania były jak najbardziej przyjazne do recyklingu, aby nie używać elementów czy komponentów, które będą taki recykling utrudniały. Dla przykładu w zakresie butelek PET są to etykiety PVC. Ja myślę, że
będzie, czy już we współpracy z naszymi klientami widzimy, że jest wiele prac, które właśnie skierowane są, czy idą w kierunku projektowania tak opakowań, aby jak najbardziej nadawały się do recyklingu, aby ten recykling nie był utrudniany przez te opakowania i tak, żeby te surowce, czy te opakowania można było nawrócić, zawrócić i nadać im kolejne życie. Tym bardziej, że w dobie coraz większej świadomości ekologicznej to zaangażowanie poszczególnych sektorów gospodarki w działalność prośrodowiskową przestało być już traktowane jako chwyt reklamowy. Zdaje się nawet, że jest to obecnie konieczność i firmy, które nie akcentują takich działań, same skazują się na negatywny PR. Dotyczy to szczególnie firm z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Jakie działania są z Państwa strony w tym? Alpla już od dłuższego czasu angażuje się w szereg inicjatyw proekologicznych. Dla przykładu jakiś czas temu w ramach Fundacji Ellen MacArthur podpisaliśmy Global Commitment, gdzie zobowiązaliśmy się, iż do 2025 roku wszystkie nasze opakowania będą nadawały się do recyklingu oraz to, że do 2025 roku zawartość surowców przetworzonych będzie stanowiła 25% wykorzystywanych przez nas surowców w całości. Dodatkowo wspieramy różnego rodzaju organizacje, przykładowo wspieramy taki projekt Great Bubble Barrier, gdzie na rzekach budowane są specjalnego rodzaju bariery, takie z pęcherzyków powietrza, które uniemożliwiają przemieszczanie się śmieci do oceanów. Uczestniczymy w takim projekcie Helios Valley, to jest bardzo ciekawy projekt, gdzie pomagamy organizacje humanitarne, które w obszarach, gdzie jest dostęp, ograniczony dostęp do wody, my tam sponsorujemy takie urządzenia WADI, które badają jakość wody. Otóż no woda tam jest zanieczyszczona, woda, która jest w butelce PET, jest oczyszczana poprzez działanie promieni słonecznych i promieni UV. To urządzenie WADI pokazuje, czy woda nadaje się do picia, czy też nie. Sponsorujemy projekt również Waste Free Oceans, gdzie skupiamy się na czyszczeniu plaży. Także tych inicjatyw jest sporo. Natomiast w Polsce my tutaj raz przystąpiliśmy do takiego paktu na rzecz zrównoważonego wykorzystania tworzyw sztucznych. Dodatkowo 5 czerwca w Dniu Ochrony Środowiska w każdym z naszych zakładów organizujemy akcję, czy to sprzątania świata, sprzątania właśnie terenów wokół zakładów. Zbieramy tam różne rzeczy. Także takie główne działania prowadzimy. Panie dyrektorze, na koniec takie pytanie ogólne. Pytam jako specjalista, osobę doświadczoną w branży. Jaka przyszłość według Pana czeka branżę butelek PET? Ja myślę, że jeżeli będziemy patrzeć albo swoich wyborów dokonywać poprzez patrząc na fakty, to odnosi się zarówno do konsumentów, jak i producentów, jak i rządzących, to póki co nie ma lepszego rozwiązania dla na przykład dla wód, napojów, soków czy mleka niż opakowania, szczególnie opakowania PET, więc jeżeli będziemy patrzeć na fakty, to myślę, że opakowanie będzie jeszcze przez jakiś dłuższy czas funkcjonowało na rynku, szczególnie, że mamy rozwiązania w zakresie butelki zwrotnej. Ja myślę, że te zalety, które mają opakowania z tworzyw sztucznych, jak butelka PET, przede wszystkim ich lekkość, stała się pewnego rodzaju wadą tych opakowań, dlatego że no, widzimy zdjęcia, filmy z pływających wysp śmieci, gdzie w tych śmieciach można również znaleźć butelki PET. Opakowania alternatywne, jak na przykład butelki szklane, które my w trakcie tego sprzątania świata, o którym mówiłem, również znajdujemy. No one, z uwagi na to, że są ciężkie, to się pewnie stała też ich taka zaleta, one toną, ich nie widać.
Więc, a my generalnie mamy chyba to do siebie, że jak nie ma problemu, nie widzimy problemu, to uważamy, że go nie ma. Więc ja myślę jednak, że patrząc na to, patrząc na kierunki, które wyznaczała dyrektywa Single Use Plastic, czyli jednak zawartość recyklatu w butelkach, eksperci widzą, że to jest dobre rozwiązanie. My musimy tylko we właściwy sposób postępować z opakowaniem, nie wyrzucać go do rowów, nie palić w domach, tylko wrzucić na dzień dzisiejszy do żółtego worka, a my z przyjemnością taką butelkę odbierzemy, przerobimy ją na recyklat i damy jej kolejne życie. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie.